Szkoła to nie tylko świat zamknięty w murach. Ale bez murów funkcjonować nie może. Od 50 lat szkoła podstawowa nr 29, wchodząca obecnie w skład zespołu szkół z oddziałami sportowymi nr 1, ma swoją siedzibę w murach budynku na osiedlu pod Lipami. 24 stycznia w Auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się uroczysta gala, którą dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zorganizowali z okazji urodzin swojej siedziby na Winogradach. Budynek został oddany do użytku w listopadzie 1969 roku. Podczas uroczystości spotkaliśmy osoby, które pamiętały to wydarzenie. Moje najdawniejsze wspomnienie sięga otwarcia szkoły, a dokładnie jeszcze przed otwarciem szkoły. Część rzeczy była zmagazynowana w dzisiejszym 9. Liceum Ogólnokształcącym i my w ramach przerwy między lekcjami nosiliśmy paczki wyposażeniowe, że tak powiem, do szkoły nr 29. We wrześniu rozpoczął się rok, a ja razem z koleżeństwem uczestniczyłam w otwarciu szkoły i w występach, śpiewy, tańce, to co dzisiaj dzieci robiły również na tej scenie. Bardzo mile wspominam tę szkołę, bardzo mile wspominam nauczycieli, których miałam przyjemność jeszcze dzisiaj spotkać. O dziwo, mówią, że poznają mnie. Także było to bardzo miłe wspomnienie. Obiekty przy ulicach Wielkiej Garbary i Hipolita Cegielskiego, w których wcześniej mieściły się siedziby szkoły podstawowej 29, były ciasne i niedogrzane. Przenosiny na osiedle pod Lipami, wtedy jeszcze noszące nazwę Wielkiego Października, otworzyły w życiu szkoły nowy rozdział. Choć nie od razu wszystko było tu jak z pięknego snu. Oficjele wchodzili frontowymi drzwiami, a bocznym wejściem, właściwie wyjściem awaryjnym, przy dzisiejszej bibliotece wychodzili malarze, którzy robili ostatnie poprawki, bo przy przenoszeniu sprzętu, ławeczek, krzeseł, gdzieś tam draśnięta ściana i to w ostatniej chwili jeszcze było tuszowane. Ale pamiętam bardzo mile, rzeczywiście nie zdążono z wybudowaniem sali gimnastycznej. Za kotarą był po prostu plac budowy. Ale nam to nie przeszkadzało. Mieliśmy wiele radości, że mamy nową, jasną, bardzo pachnącą farbami i materiałami budowlanymi szkołę, ale naszą szkołę, po roku wyczekiwaną. Tego, jak wyglądało życie uczniów i nauczycieli w pierwszych i kolejnych 50 latach na Winogradach, można było dowiedzieć się z udostępnionych podczas uroczystości kronik szkoły oraz z filmu, przypominającego jej długie dzieje i najważniejsze idee przyświecające jej nie tylko w działalności dydaktycznej i wychowawczej, lecz także kulturalnej, ekologicznej czy charytatywnej. Tysiąc lat. Liczy sobie 50 lat. Słowa jej patrona Jana Kochanowskiego umieszczone na frontonie szkoły towarzyszą kolejnym pokoleniom uczniów i nauczycieli. Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Społeczność szkoły zawsze dbała o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. I od samego początku umiejętnie łączyła dydaktykę z uprawianiem sportu. Zaowocowało to formalnie w 1983 roku, kiedy to placówka otrzymała status szkoły sportowej. Później w latach 1999 do 2019 mieliśmy tu zespół szkół sportowych, w ramach którego istniało Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego imienia Kazimierza Nowaka. Liczba sportowych trofeów jest przebogata. Liczba medali to setki kilogramów złota, srebra i brązu zdobyte przez uczniów zawodników, pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Dla przykładu, w 1993 roku pływacka sztafeta 5 dziewcząt ustanowiła rekord świata juniorek, pokonując kanał La Manche. W grudniu 2009 roku absolwent Krzysztof Paterka został mistrzem świata seniorów w pływaniu osób niepełnosprawnych i ustanowił rekord świata na 100 metrów stylem klasycznym. Szkoła zdobyła w 2016 roku wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku pod patronatem Marszałka Województwa. O
od 1 września 2019 roku rozpoczęło działalność liceum sportowe, które wraz ze Sportową Szkołą Podstawową nr 29 nadal tworzą zespół szkół sportowych nr 1. Przed szkołą kolejne 50 lat ciężkiej pracy, której efektem będzie sukces i szczęście jej wychowanków. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 to miejsce bliskie wielu pokoleniom. Dziękuję wszystkim, którzy ją tworzyli, czy to jako uczniowie, czy to jako nauczyciele, czy to jako przyjaciele szkoły, mówiła podczas uroczystości dyrektor Danuta Mikołajczak. Taka jest ta szkoła. Daje szansę każdemu młodemu człowiekowi. Wskazuje, nie nakazuje. Wspiera. Nie prowadzi. Zachęca. Nie prowokuje. Kreuje. Nie naśladuje. W gali z okazji jubileuszu szkoły na osiedlu pod Lipami wzięli udział obecni i byli pracownicy szkoły, uczniowie i absolwenci. Zaproszenia przyjęło wielu znakomitych gości. Dyrekcja i pracownicy szkoły odebrali liczne życzenia i gratulacje. Szkoła podstawowa nr 29 to na mapie Poznania szkoła szczególna, mówiła wielkopolska kurator oświaty. W szczególnych okolicznościach powstała. W owym czasie było bardzo mało szkół sportowych, które właśnie rozwijały tę żyznę fizyczną hard-ducha. I ona kontynuuje tę tradycję i takie szkoły są bardzo potrzebne w pejzażu innych szkół, które mają inne aktywności dla uczniów, ale ta po prostu wymaga specjalnego oprzyrządowania infrastruktury, żeby mogła ten swój cel spełniać. Ona jest właśnie też szczególna, bo ma swoich, prawda, laureatów, którzy są słynnymi sportowcami, ma swoich absolwentów, którzy są ludźmi też ukształtowanymi poprzez sport, więc to jest bardzo też pożądana szkoła, oczekiwana przez rodziców, ponieważ mamy kilka takich szkół i wiem, że się cieszą bardzo wielkim zainteresowaniem. Nawet sam fakt, że w tej szkole, prawda, jest 600 uczniów w szkole podstawowej, to jest po prostu bardzo duża szkoła. Ona ma oczywiście osiągnięcia i też powiedziałabym, że czasami jest takie przeintelektualizowanie, prawda, myślenie o szkole jako właśnie instytucji, która tylko uczy i która podnosi edukacyjne efekty. To jest za mało, tak, bo to musi być wszechstronny rozwój ucznia i te kompetencje emocjonalne oraz społeczne, one też się rozwijają poprzez różne inne formy, na przykład poprzez sport, albo poprzez sztukę, tak, albo poprzez inne aktywności, ale takie, które angażują właściwie, można powiedzieć, wszystkie receptory młodego człowieka, żeby on się mógł rozwijać. Dlatego ta szkoła jest też właśnie z tego powodu szczególna. Podczas uroczystości wręczone zostały liczne nagrody. Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski przekazał nagrody prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność wychowawczą i dydaktyczną. Nagrody te otrzymali wieloletni nauczyciele Dagmara Ciarka i Ryszard Pompera. Swoje nagrody przyznali też dyrektor szkoły Danuta Mikołajczak oraz Rada Rodziców. Panią Monikę Depę, pana Piotra Kołowickiego, panią Małgorzatę Nasłowską-Zakę i pana Sławomira Anioła. Podczas uroczystości dyrektor Danuta Mikołajczak ogłosiła też nazwiska osób, które dołączyły do galerii osobowości szkoły. Pierwszą z nich był Kazimierz Niewitecki, który zakładał w szkole sekcje sportowe i budował jej sportowy charakter. Pan Kazimierz ideę nauki pływania dla dzieci najmłodszych jako koordynator tego programu kontynuował przez dziesięciolecia na coraz szerszą skalę w wielu szkołach Poznania. No aż się wierzyć nie chcę, że ten czas tak szybko leci. Ja sobie doskonale przypominam dziesięciolecie szkoły, któreśmy wspólnie tutaj organizowali, a to się okazuje, że już w tej chwili jest 50 lat od momentu, kiedy szkoła przeniesiona została właśnie z Cegielskiego, ulicy Cegielskiego na tutaj osiedle, które się przedtem nazywało Wielkiego Października. Ale od początku wspaniali ludzie tam byli, naprawdę doskonała atmosfera. Rzeczywiście spotkaliśmy się z życzliwością
od uczniów, przez rodziców, klub sportowy, no i naturalnie wszystkie instytucje, które wspierały nasze działania, więc bardzo się cieszę, że zapoczątkowany w 76 roku nasz ten taki bakcyl sportowy funkcjonuje do dzisiaj i z takimi wspaniałymi rezultatami. Do galerii osobowości szkoły dołączył też jej wychowanek, pływak, olimpijczyk, rekordzista Polski na 100 i 200 metrów stylem dowolnym Kacper Majchrzak. Kacper niestety nie mógł osobiście odebrać nagrody, ponieważ przebywa obecnie na zgrupowaniu na Florydzie. W jego imieniu statuetkę odebrała babcia. Dzisiaj jest osobą znaną, rekordzistą Polski, a ja chciałam podpytać panią jako babcię o wspomnienia związane z początkami jego w szkole pod Lipami. Jak to było? No troszeczkę też mój udział i drugiej babci, bo zaprowadzałam na basen, na pływalnię. Trwało to parę lat. Człowiek tam czekał na miejscu te 45 minut, czy może godzinkę i z powrotem do szkoły zaprowadzanie, także jakiś udział też jest w tym. Wychodził zmęczony, ale uśmiechnięty, tak się domyślam. Tak, tak. Bardzo zadowolony był, że chodzi do tej szkoły i może uczyć się pływać. Wspomina tę szkołę i ten czas, który tutaj spędził? Na pewno tak, bo od tego się wszystko zaczęło, prawda? Także potem już dalej te sukcesy sobie zdobywał. Z okazji jubileuszu dyrektor zespołu szkół z oddziałami sportowymi numer 1 przyznała także statuetki przyjaciół szkoły. Otrzymali je profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza Aneta Grodecka, wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, prezes Klubu Sportowego Poznania Waldemar Witkowski, przewodniczący zarządu jednostki samorządu pomocniczego Nowe Winogrady Południe Dariusz Olejniczak oraz dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miasta Poznania Ewa Bąk. Trzyma pan dzisiaj w ręku statuetkę przyjaciela szkoły, więc chciałabym zapytać o początek tej przyjaźni. Jak to się zaczęło? No można powiedzieć, że 50 lat klub sportowy Poznania jest ze szkołą. A tak dokładnie od 45, kiedy w 76 roku powstał pierwszy tak naprawdę spółdzielczy basen sportowy przy klubie, a w zasadzie własnością jest klub formalnie Poznania. I tam powstała sekcja pływacka. Założycielem i jednym z pierwszych prezesów Kazimierz Niewitecki, to dzisiaj też występujący. Szkoła się rozwija dynamicznie, zostaje liceum, oby było to liceum sportowe, tak, szkoła podstawowa i abyśmy mogli się cieszyć sukcesami absolwentów tej szkoły. W większości jednak są mieszkańcy Winograd, którzy dzięki współpracy z Klubem Poznania no, mogą osiągać sukcesy i oby wreszcie olimpijski medal, na który wszyscy czekamy, bo sekcje pływackie jeszcze takiego medalu nie mają. Mają wioślarze, mają kanadyjkarze, mają kajakarze, a przed pływakami otwarta droga. Uroczystość w Auli Akademii Wychowania Fizycznego uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkół z oddziałami sportowymi. Gala w Akademii Wychowania Fizycznego nie zakończyła obchodów 50-lecia szkoły na osiedlu pod Lipami. Obchody te będą trwały cały rok. Przed nami jeszcze jubileuszowa wystawa, konkursy, zawody. Wiosną na osiedlu zasadzona zostanie upamiętniająca jubileusz Lipa. Podczas jubileuszowej gali, a także po jej zakończeniu, udało nam się zarejestrować wiele wspomnień obecnych i byłych uczniów oraz pracowników szkoły. Podzielimy się nimi z Państwem w kolejnym serwisie.